1 lipca zmieniły się przepisy dotyczące gospodarki odpadami. Większość z nas zadeklarowała selektywną zbiórkę odpadów, czyli ich podział na poszczególne grupy. W Kołobrzegu śmieci wyrzucamy do 3 różnych pojemników – żółtego, zielonego i czarnego. Część odpadów, których nie można wyrzucić do kolorowych pojemników, można oddać do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, tak zwanych PSOK-ów. Na terenie gminy Kołobrzeg funkcjonują 2 takie miejsca. Na terenie kompostowni Miejskiego Zakładu Zieleni przy ulicy Wspólnej 1 w Korzyścienku oraz na terenie bazy Miejskiego Zakładu Zieleni przy ulicy 6 Dywizji Piechoty 60 w Kołobrzegu. Do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych można bezpłatnie oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyty sprzęt RTV i AGD, świetlówki, żarówki, baterie i zużyte opony. PSOK-i to także miejsca na odpady wielkogabarytowe, meble, dywany, odpady budowlano-remontowe, opakowania po chemikaliach i lekach. Odpady zostaną przyjęte bezkosztowo, jednak ich dostarczenie leży po stronie posiadacza takich śmieci. Należy pamiętać, że aby oddać odpady do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, należy mieć ze sobą dokument tożsamości oraz kopię informacji o przyjęciu deklaracji przez urząd. Taki dokument można otrzymać od zarządcy budynku. Przeterminowane leki oddajemy do apteki. Jest takich 7 aptek na terenie Kołobrzegu. Zużyte artykuły medyczne, takie jak bandaże, plastry, igły, strzykawki, rękawiczki, można oddać bezpłatnie do apteki przy ulicy Słowińców. Więcej informacji o segregacji śmieci na stronie internetowej www.zielony.kolobrzeg.eu lub telefonicznie 94 35 51 625 oraz 94 35 51 629.